Na dwa głosy to letnia seria rozmów o życiu w podcaście Karoliny Sobańskiej. Karolina oddaje stery nad rozmową i siada do dialogu z różnymi rozmówcami o przyjaźni, marzeniach, pracy i wartościach. Nowy odcinek czeka na Was w każdy poniedziałek lata. Podcast jest dostępny na wszystkich platformach streamingowych, a na YouTube oraz Spotify dostaniecie go w wersji wideo. Zastanawiam się, Sylwia, czy. Jak skończyłaś 18 lat, to byłaś w stanie sobie wyobrazić, że właśnie rodzi się Twoja przyjaciółka. <laughs> nie wiem o czym mówisz. E, słuchaj, nie, myślę, że jak miałam 18 lat, to niewiele w ogóle sobie byłam w stanie wyobrazić. E, mam poczucie, że jak miałam 18 lat, to miałam absolutne siano w głowie i byłam dzieckiem. Oglądałam nawet ostatnio jakieś takie zdjęcia u mojej mamy z mojej 18 Mm -hmm. byłam, zobaczyłam, w byłam, co byłam ubrana, co dostałam na tą osiemnastkę, i sobie myślałam, patrząc na to dziecko, jak to jest możliwe, że osiemnastolatki dostają po prostu tyle nagle możliwości i podejmowania decyzji i wszystkiego, kiedy tam naprawdę jeszcze nic nie ma. Chociaż być może ty miałaś inaczej, bo nie przyjaźnimy się, dlatego że ja jestem nadal w trybie 25-latki, mm -hmm. tylko raczej dlatego, że ty jesteś bardziej w trybie większej dojrzałości. Oczywiście, znaczy, co myślę, że na pewno też. Inaczej wygląda rzeczywistość osiemnastolatka, 18 osiemnastolatki 18 dzisiaj niż te mm. x lat temu, to na 100%, ale ja nawet wczoraj się nad tym zastanawiałam, że byłam 10 lat temu, chyba nawet ponad 10 lat temu, pierwszy raz w Warszawie na randce, notabene. <grym> I po raz pierwszy poszłam do kawiarni y, specialty na Żoli nie mając zielonego pojęcia, co to znaczy, dlatego, dlaczego ta kawa jest w takiej cenie, dlaczego ona tak smakuje. I wczoraj byłam w tej kawiarni po raz kolejny po tych 10 latach i myślałam sobie, wow, to jest tak duża część mojego życia. Ja nie miałam pojęcia, ile się wydarzy przez ten czas i jak człowiek jest w stanie przez kilka lat stać się zupełnie inną osobą i jak bardzo, kiedy masz te 17-18 lat. Wydaje ci się, że tyle wiesz? Jesteś taka duża, dorosła prawie? Obstrakcja. No słuchaj, ja chyba tego nawet nie bardzo pamiętam, powiem szczerze. Pa mam pamiętniki, które pisałam, tylko że pisałam je właśnie tak do osiemnastki. Jak, skoń jak skończyłam liceum, to już przestałam je pisać. One są w ogóle zapisem niesamowitych różnych historii, ale jak, jak skończyłam liceum, to skończyłam pisać i de facto ym, to, wokół czego obracały się moje myśli <laughs> i moje problemy, no dzisiaj mnie trochę bawi, ale to jest oczywiście z takim... No wiesz, z czułością, że tam nie ma. To, to nie jest tak, że byłam, że, że, że można się z tego śmiać w jakiś taki okrutny sposób. Nie. Natomiast to jest taka przepaść, to miejsce, w którym byłam wtedy, a to miejsce, w którym jestem dzisiaj. I w ogóle kilka przepaści jeszcze po drodze zaliczyłam, takich osobowościowych. Więc mi się wydaje, że to nie było 20 lat temu, tylko że to było po prostu. Czekaj, moje 18, że ja się dobrze policzyła, to było 25, że to nie było 25, 7 lat temu. Tylko, że to było 100 lat temu. Ale to nie jest właśnie ekscytujące. Ja lubię to uczucie, kiedy wydaje mi się, że mam jakiś przełomowy moment i teraz zrozumiałam coś więcej o życiu i potem myślę sobie, wow, to samo myślałam parę lat temu, i <śm> jestem <śm> mega ciekawa, <śm> gdzie <śm> będę za 5 lat, za 10 lat. I trochę to jest takie dla mnie ekscytujące, że to życie będzie przeze mnie odbierane, postrzegane zupełnie inaczej im starsza będę. Tak Miałaś też tak? Wiesz co, ja tak mam cały czas. Y ale u mnie się to bardzo późno zaczęło, bo pamiętam taką swoją pierwszą osobowościową zapaść. To już byłam po trzydziestce i wtedy wydawało mi się, że to, to był jakiś taki moment, kiedy jeszcze byłam przed terapią, to wiesz, no taka konkretna po prostu pierwsza, pierwsza zapaść, to wtedy sobie myślałam, że nic mnie już nie czeka, mm -hmm. że, nic nie, że już nikogo nigdy nie poznam, wtedy się rozsypywał mój związek z tatą, mojego dziecka, rozsypywało się małżeństwo moich rodziców, jakby wszystkie mury po prostu się waliły wokół mnie i wydawało mi się, że nic mnie nie czeka, nikogo nie spotkam. Co ja właściwie wiem? I teraz, że już będzie tylko gorzej. I wiesz, i to myślenie jest bardzo ciekawe, bo ono się nie pojawia znikąd. To jest to, jest to zaprogramowane myślenie, które gdzieś tam działa rodzinnie i pokoleniowo, że w pewnym wieku kobiety, jeżeli nie mają tego, tego i tego, to już w ogóle dno. No i mnie to wtedy nagle wybiło z pod poziomu, wiesz, mojej radości i szczęścia. Nagle wybiło mi to nie moje myślenie i mnie to bardzo pociągnęło w dół. Ale od tego momentu, kiedy long story short, Weszłam w terapię, poznałam nowych ludzi, nową przyjaciółkę wtedy, która mi po prostu powiedziała: Stara, spójrz wstecz na ostatnie twoje dwa lata życia, ile się wydarzyło. I pamiętam, że to było nieprawdopodobnie przełomowe, że ona powiedziała: Zobacz, co się wydarzyło przez ostatnie dwa lata twojego życia, i zastanów się, ile jeszcze ma życia przed sobą, i przestań pieprzyć głupoty. I to był taki moment, kiedy pomyślałam sobie: Boże, cieszę się, że poznałam ją teraz, bo to są w ogóle przyjaźnie, które pojawiają się w takim. W dojrzalszym, że tak powiem, bo jeszcze nie powiedziałabym, że byłam dojrzała, absolutnie nie, ale w takim dojrzalszym wieku one są zupełnie inne, one przynoszą inne rzeczy. Więc pamiętam, że pomyślałam sobie, Jezu, dwa lata temu rzeczywiście, no gdzie ja byłam, co ja w ogóle wiedziałam? I pomyślałam wtedy, dobra, to, to zamiast tak myśleć, że tak jest najgorzej, to poczekam te dwa lata i zobaczę. O, poczekanie to jest w ogóle um, złota cecha, cierpliwość i po prostu... Jest, znasz cierpliwość? Bo ja, Uczę nie się. Taka, Ostatnio ma... słuchaj, czytam książkę Jay'a Shetty, naszego ulubieńca, mm -hmm. Eight Rules of Love i on powiedział właśnie, że aby osiągnąć pewną dojrzałość emocjonalną i w ogóle zbudować taki fundament relacji ze sobą, potrzebujesz oczywiście, no to jest trochę taki, wiesz, banał, tak? Polubić bycie samym, tak nie samotnym, tylko samym, no i jednymi z elementów, które się na to składają, jest samokontrola w kontekście emocji, tak self-control i patience, czyli cierpliwość. I przeczytałam to po latach mojego po prostu, wiesz, odkrywania światu, świata self-helpu, terapii, że o kurczę, chyba... W w tych kwestiach jeszcze mam sporo do zrobienia, więc. A absolutnie. to jest ciekawe, słuchaj, to jest ciekawe, bo to wraca w wielu książkach i w wielu e, filozofiach, po prostu inaczej ubrane w słowa, bo pamiętam, że najbardziej irytującym dla mnie e, zdaniem, które przeczytałam w mojej najukochańszej książce Zen Współczesnych, Chris'a Prentisa, której nie da się dostać, od razu mówię po polsku nigdzie, ale jest oryginał, można oryginał znaleźć bez problemu. To było zdanie, i to jest Koan Zen, właśnie, który mówi, wszystko przychodzi w sobie w właściwym czasie. To jest najbardziej mhm. irytujące zdanie, tak. jakie kiedykolwiek usłyszałam. Jak to w sobie? Ja chcę, żeby teraz! Ja chcę teraz, już, no dobra, za dwa tygodnie. A, i pamiętam, że to zdanie było dla mnie też takie, że musiałam się wokół niego trochę pokręcić. Napisałam je sobie, pamiętam, że miałam wtedy akurat koło łóżka e, zapisane je ołówkiem na ścianie. Bo to jest coś, co było dla mnie najtrudniejsze. Ta cierpliwość. No, ale w ogóle to jest mega ciężkie, bo też yy, złapałam się na tym ostatnio, że kiedy zauważę, że jest jakaś przestrzeń, w której chcę wykonać pracę nad sobą, że jest jakiś temat, któremu się chcę przyjrzeć, to w momencie, kiedy łączę te kropki, stwierdzam, no dobra, no to teraz czas na zmiany. Jakby transformacja od jutra. Od jutra już będzie super, jakby już nie chcę się tak czuć, nie podoba mi się to, że ja się tak zachowuję. Od teraz jestem nową osobą i złapałam się na tym, że no właśnie tutaj wchodzi ta cierpliwość, że tego procesu się nie da przyspieszyć i niezależnie od tego, czy my postanowimy teraz wszystkie ręce na pokład i samorozwój i działanie, czy odpuścimy, to i tak wszystko przyjdzie we właściwym czasie. I to jest coś, co mnie tak przeraża, takie totalne hmm. odpuszczenie, że jeżeli czuję taką blokadę, że nie jestem w stanie właśnie potaplać się trochę w stanie, w którym jestem obecnie, tylko chcę już tej zmiany, to, to też jest ogromna lekcja. I właśnie hmm. im dłużej będę stawiać opór, tym później przyjdzie to, co ma przyjść. Na pewno, bo niecierpliwość jest stawianiem oporu na 100%. Ale w ogóle teraz mi przyszło, zaczęłaś to o tym mówić i samo mi się jakoś pojawiło, że brakuje nam cierpliwości do siebie. Nawet nie, że cierpliwości do naszych zmian, do, do życia, do tego, co się. Do, my nie mamy cierpliwości do siebie, ani ty, ani ja. Tak. Znam cię już troszeczkę, no. ty też mnie znasz. Nie mamy do siebie cierpliwości, nie nawzajem. Bo mm -hmm. ja do ciebie mam ogromną tak. cierpliwość, ty do mnie też, ale my do siebie. Ja chcę już, żeby mnie przestało boleć. Już chcę, żeby się po prostu, chcę się poczuć już lepiej. Chcesz nowe, lubisz chcę, zmiany. Tak, Jesteś ja chcę, gotowa. żeby już. Albo denerwuję się na siebie, jeżeli za długo nad czymś się pochylam, jeżeli za długo nad czymś po prostu myślę, kombinuję, zmieniam zdanie, to tracę do siebie cierpliwość, zamiast być właśnie mhm. swoją najlepszą przyjaciółką i powiedzieć, stara, sobie daje jeszcze dwa dni z tą decyzją. Naprawdę nie musisz jej podejmować już dzisiaj. I to jest to odpuszczanie, które jest trudne i to jest ta rozmowa wewnętrzna, której się uczę naprawdę już bardzo długo. I już myślałam, że to jest wiem. Takie wspaniałe. Już myślałam, że to mam. Że to mam w stu a, dupa. No pamiętam, jak mi mówiłaś wiele razy właśnie, że no. ty już masz to ogarnięte, ja ty już to masz ogarnięte. to przemyślane a. jakby to już było, minęło. No mm -hmm. i potem los mówi... Sprawdzam. Yeah. Y aby na pewno, <laughs> proszę pani, pani chce już teraz, żeby nic się więcej nie zmieniło i w sumie, patrz, wraca ta dwudziestoparoletnia, czy nie wiem, ile miała lat wtedy Sylwia, która myślała, że już wszystko przeżyła i teraz czas na resztę jej życia i to tak nie jest. I uważam, że to jest, wiesz co, jednocześnie oczywiście bolesne i trudne, ale to jest ekscytujące, bo to znaczy, że właśnie będzie się działo dużo nowych rzeczy i będziemy cały czas mieli jakieś nowe lekcje i wyzwania. Wiem, że to jest. Masz taką minę, by się powiedzieć, że już nie chce. Nie. <grym> <grym> Słuchaj, patrzę sobie na Ciebie i myślę sobie, w którą stronę to działa bardziej, że próbuję sobie przypomnieć, czy ja, kiedy byłam w Twoim wieku, miałam kogoś wokół przy mnie, kto byłby dużo starszy mm -hmm. i kto, kto by te klocki już parę razy próbował przestawiać, ale nie miałam. Bo jednak. Wtedy to raczej było tak, że miałam wokół siebie rówieśników. I ja nawet z tymi rówieśnikami się całkiem dobrze mm -hmm. dogadywałam. U mnie się zaczęła y, młodzież pojawiać y, właśnie po trzydziestce, kiedy się okazało, że moi rówieśnicy to są y, akurat ci, którzy byli wokół mnie, to są raczej dosyć skostniałe formy, które nie bardzo chcą się zmieniać i jakby nie bardzo chcą się rozwijać. I to był, pamiętam, taki pierwszy przełom. Ciekawa jestem, czy w ogóle u ciebie jest tak, że ty, mając tak mało lat mimo wszystko, a będąc tak bardzo dojrzała, czy to by się też. Zdarzyło, lub też masz takie myśli, że oj, grono, które jest wokół mnie, chyba to nie jest już do końca. Wiesz, o co chodzi? Że no to... I wchodzimy w taką trudną, wchodzimy w taki, trudne, mm, trudną rozkwinkę, która jest o tym, czy kończyć przyjaźnie, czy wychodzić z przyjaźni. Kiedy czujemy, że po prostu my jesteśmy gdzie indziej i potrzebujemy innej energii, tak. czy zostawać tam. I wiesz, ja mam i zawsze miałam z tym problem. Nie wiem, jak ty. Mimo, że. Naprawdę mam nadal nadal cał, cały czas mi się to zdarza, że mam wokół siebie osoby, które chcę powoli od siebie odsuwać, bo czuję, że ta energia jest trująca. Znaczy totalnie to jest też moja rozkmina, tak naprawdę, wiesz, od dziecka tylko przez to, że nikt nas nie uczy, jak się przyjaźnić i co to jest za relacja, jaką ona też ma pełnić funkcję. Przy czym oczywiście z drugiej strony myślę sobie, po co nam też definicje? Każdy powinien sam zadać sobie pytanie, po co nam ci ludzie wokół są? Ja od dziecka miałam poczucie jakiegoś takiego niedopasowania, a jednocześnie miałam ogromne marzenie, żeby być częścią tej grupy. I tutaj myślę, że jest bardzo dużo czynników. Na pewno film, telewizja, media i różnego rodzaju, wiesz, grupy znajomych z, z popkultury. Z drugiej strony moi rodzice zawsze mieli taką paczkę od liceum, od studiów, z którymi się. Przyjaźnili przez całe życie, i to był dla mnie jakiś taki wzorzec, że ja marzyłam o tym, żeby mieć taką swoją paczkę na zawsze, taki po prostu swój wielki team. A jednocześnie zupełnie mi to nie wychodziło i dużo się działo trudnych rzeczy u mnie właśnie w relacjach z rówieśnikami od początku świata. I jednocześnie też wisiał nade mną taki mit, wydaje mi się teraz. Takiej najlepszej przyjaciółki ponad wszystko, takiej po prostu symbiozy z drugą kobietą. I może właśnie przez to, że tak bardzo chciałam być w tej grupie, i tak bardzo chciałam, żeby druga osoba była przy mnie jako po prostu mój partner in crime przyjaciółka, to może właśnie ten, to też dawało pewien opór, że ja chciałam za bardzo, że to była jakaś taka, wiesz, energia frustracji. Ale powiem ci szczerze, że dopiero parę lat temu zaczęłam właśnie dochodzić do tego, że. Okej, okay, dla niektórych osób może te relacje wieloletnie, te relacje od dzieciństwa działają i ludzie utrzymują się w takich paczkach. Uważam, że to też jest okej, okay, ale że to ewidentnie nie jest dla mnie. I zrozumienie tego, że właściwe osoby pojawią się w moim życiu właśnie we właściwym momencie i tak jak powiedziałaś, one możliwe, że nie będą na zawsze, możliwe, że będą na chwilę, możliwe, że będą tylko od niektórych aspektów mojego życia i że ja będę to puszczać. To jest mega trudna lekcja, której się do tej pory uczę i też mam za sobą różne takie przyjacielskie rozstania, których na przykład ja nie rozumiałam zupełnie. Wydawało mi się, że jeżeli ja czuję, że się rozjeżdżam z kimś, to że jestem złą przyjaciółką, że jestem złą osobą, że tak nie powinno się po prostu robić w relacjach, ale tutaj po raz kolejny wracamy do tego, co powiedziałaś tej narracji rodzinnej. Mhm. I tutaj po prostu, wiesz, mam głos swoich bliskich, którzy mówili mi właśnie, że nie można tak traktować innych osób. Albo nawiązując do tego, co powiedziałaś parę minut temu, mojej babci, która jak miałam 25 lat, to powiedziała do mnie, że się martwię z dziadkiem, że sobie nie ułożyłam życia. No więc jak mam nie myśleć, że teraz albo nigdy, jeżeli teraz, się, jeżeli teraz wszystkiego nie ogarnę, to już będę na zawsze po prostu... Sama i, i jakaś wiesz, rozchwiana. czy... Znaczy, że... to, że będziesz sama, to w ogóle znaczy, że coś jest nie tak. To jest pierwsza rzecz. Tak, czyli to to, jest, to, w to jest w ogóle narracja numer tak. uno. Szczególnie to jest ciekawe, że to się nadal dzieje. Wiesz, bo wydawało tak. mi się, że twoi dziadkowie są pewnie w wieku mojej mamy. 80 lat. No mam. tak, czyli to jest taka opcja, że to jest jeszcze to pokolenie, które tak, tak myśli. I trudno to wyplenić, trudno oczekiwać też tej zmiany, bo no oni ja mają, nie mają narzędzi. Nie, nie oczekuję, ale jednocześnie wiesz, znam sobie sprawę ostatnio, że pomimo, że na rozum ja wiem, że to jest przestarzałe, że to jest inne pokolenie, macham ręką, nie tłumaczę, tylko jakby jestem wdzięczna za to, co dostałam od, od tego pokolenia i w ogóle w to nie wchodzę, to jednak ten sposób myślenia i ich system wartości jest w nas. No bo no, wychowaliśmy oczywiście. się w tym. I ja właśnie czuję, że mój rozum to wie, ale jednak nadal są pewne mechanizmy myślowe, które mi się odpalają i na, na których się łapię, pomimo właśnie tego, że od lat gdzieś to obserwuję. No ale odbiegłam trochę od tematu. Zdecydowanie Relacje z rówieśnikami były dla mnie ogromnym wyzwaniem. I jednocześnie teraz tak sobie myślę, że ja od zawsze się wychowywałam też właśnie wśród tej paczki moich rodziców, więc spędzałam mnóstwo czasu z ludźmi z pokolenia wyżej. Myślę, że z tego też wynika to, że miałam styczność z dojrzalszymi, chociaż to różnie bywa, bo wiek mm. nie świadczy o dojrzałości, mm, <laughs> osobami, ale też miałam dużą łatwość i czułam się naturalnie zawsze w towarzystwie osób starszych. Ale właśnie nie wiem, co ty o tym myślisz, czy. To, że byłam wśród starszych i nie czułam rówieśników, oznacza, że byłam dojrzalsza. Słuchaj, ja bym tego w ogóle nie oceniała no. w żaden sposób. Zostaw to po prostu. Tak. tak było, miałaś takie doświadczenie. Przyszło mi do głowy w ogóle coś ciekawego, kiedy mówiłaś, że ja miałam zupełnie odwrotnie jako dziecko, bo ja miałam dokładnie taką sytuację absolutnej symbiozy i miłości z dziewczyną, która uratowała mi życie dosłownie, jak byłam w piątej czy w szóstej klasie. I ta symbioza trwała do 20 roku życia i posłuchaj, ja miałam odwrotnie, moja mama cały czas mi powtarzała... Musisz mieć inne przyjaciółki, okay. musisz mieć innych znajomych, musisz mieć paczkę znajomych, a ja nie chciałam. Ja chciałam mieć tylko ją. Była mhm. tylko Natalia, Natka, Nana, tylko ona. My byłyśmy w jakimś takim stanie absolutalnego zakochania, mam do tej pory, wiesz, listy, liściki, karteczki, że my, tylko my razem, że wszędzie razem, jak wyjeżdżała na wakacje z rodzicami, to wysyłała mi codziennie listy. Jak z Ania za z Zielonego wzgórza z Dianą. Posłuchaj, to była taka miłość. I ona w ogóle w dosyć piękny sposób się sama rozeszła koło dwudziestki, bo zaczęłyśmy mieć jednak partnerów jakiś po drodze, jakieś zawodowe historie. Natomiast wracając do tego wychowywałam się w tym jakby paternie, że tak nie może być, że to jest złe, że ja powinnam mieć paczkę przyjaciół. A ja się nigdy nie czułam dobrze w paczkach przyjaciół. I co ciekawe, bardzo długo próbowałam w te paczki się pchać. Jakby okay. próbowałam żyć w takiej symbiozie z ludźmi z większą ilością. Nigdy mi się to nie podobało, ale wydawało mi się, że tak powinno być. Więc jeżdżenie razem, wyjeżdżanie zarywanie nocy razem, kiedy ja chcę iść spać. I też nie umiałam po pierwsze stawiać granic, nie umiałam kompletnie y, zawalczyć o siebie. Kiedy próbowałam to robić, to byłam uważana przestań marudzić na pisie, wiesz. No to są w ogóle mhm. czasy studenckie i chwile po, gdzie po prostu, wiesz, nagle są pieniądze i co się robi? No piję, no bo to jest najważniej, najlepsza rzecz. Ja tego nigdy nie czułam do końca. I nie umiałam tego nazwać, wiesz, nie miałam narzędzi, nie było YouTube'a, nie było książek wtedy jeszcze, a może było, ale nie, nie byłam na tyle ogarnięta. Więc dla mnie wspaniałe jest to, że ty akurat doświadczasz tego wszystkiego dużo później, kiedy jesteś, kiedy tak naprawdę mamy ten komfort, że wszystko jest już, ktoś wszystko napisał, ktoś o wszystkim już powiedział i możesz sama oczywiście na sobie testować, bo umówmy, to nie jest tak, że wszyscy tak mają 25-latkowie. Znamy bardzo wielu 25-latków, którzy są kompletnie zabetonowani jeszcze gdzieś, gdzie w ogóle nie wiedzą o tym, że mają jakieś programy. Więc to jest bardzo wyjątkowe i unikatowe, że jesteś w takim miejscu, w jakim jesteś, że ja mam poczucie po tylu latach tego, co przeszłam i po tylu doświadczeniach, które ja przeszłam, że mam poczucie z tobą symbiozy tak silnej i takiej po prostu przyjaźni, która pojawiła się zupełnie przypadkiem w czasach, kiedy ja już mówiłam, albo dalej, przepraszam, długo po czasach, kiedy ja mówiłam, nie przyjaciółki, to się poznaje wcześniej, jak się rzeczywiście dużo mm -hmm. czasu spędza na mieście, a jak ja już mam dziecko, które potrzebuje ode mnie dużo uwagi i mi się po prostu nie chce też, no bo taka jest prawda, no to gdzie ja poznam przyjaciółkę. Która, a jak poznam, to będzie miała tak samo, jak ja. Najlepsza metoda poznać młodszą dziewczynę. Ale to się oczywiście nie było zaplanowane, więc nasza ta przyjaźń pojawiła się zupełnie. No dla mnie była dużym zaskoczeniem. A powiesz, nie. jak się poznałyśmy? A, a poznałyśmy się przed mikrofonem. <laughs> Karo zaprosiła mnie do swojego podcastu, To był lipiec 2021. Jeden. No i miałam wrażenie, że wybuchł mi świat i w ogóle, że spędziłyśmy razem cały dzień oczywiście i, i że znamy się od lat. To było bardzo ciekawe e, uczucie. I, I tak. I, I po prostu to już było jakoś, wyszłam od ciebie, pamiętasz, że miałyśmy taką, taki flow i taki przelot, że zaczęłyśmy to siebie mówić siostro, bo jakoś to tak poszło. Ta, tam była jakaś taka energia, no nie mogłyśmy jeszcze mówić o sobie, Boże, to jest przyjaźń, bo nic o sobie nie, nie znamy. <laughs> realnie się nie znamy. Ale te rzeczy się zdarzają, to się zdarza. I to się zdarza, tak jak się zdarza to, że się ma dużo młodszego partnera w relacji, tak można okazuje się mieć dużo młodszą przyjaciółkę. Z którą jest po prostu magiczny flow. I ja nagle okazało się, że jestem z Tobą w Paryżu, nagle się okazało, że jestem z Tobą w Norwegii, nagle się okazało, że jej, minęły dwa lata i mamy nowe plany. No ale właśnie pamiętam, że ja zapraszając Cię do podcastu, ja nawet o Tobie za dużo nie słyszałam i ja po prostu zaprosiłam obcą kobietę, o której usłyszałam, że mówi świetne rzeczy, miałam jakiś pomysł na odcinek i ja po prostu. Zaryzykowałam i nagle siedzę po prostu z osobą, którą znam od lat. W Takim metafizycznym ujęciu tego. I pamiętam jeszcze jako anegdota zupełnie nic nie wnosząca, ale mnie wzrusza, więc powiem, że zazwyczaj no, też nagrywałam w domu, i po prostu no, przychodzili goście, siedzieliśmy sobie jakaś kawka, herbatka, i ja rano wstałam, i ja stwierdziłam, że ja muszę iść po drożdżówkę. Moja ukochana <grym> rzecz, to, najukochańsza rzecz na świecie gdzie ciasto nigdy tego nie robię. I wybiegłam rano po prostu, żeby ją upolować, i właśnie Sylwia mówi, że akurat właśnie nie dam i kocham drożdżówki I mówię. Nie wiem, co tu się zadziało, ale ewidentnie ktoś mnie wysłał po tą drożdżówkę, więc to było przeurocze. Słuchaj, to już jest ta moja moc po prostu do dorosłości, dojrzałości. No pomyślałaś sobie rano, zjadałam drożdżówkę i już tam się czary zadziały. Tak, tak, tak. Ale no właśnie, też pamiętam, jak zaczęłyśmy się poznawać i ty mówiłaś różne takie rzeczy, że przyjaźnie są trudne, że przyjaźnie ci się w większości właśnie rozjechały, że dziewczyny też z Twojego otoczenia, z Twojego pokolenia przyjaźnią się inaczej. Czy właśnie przez to, że otworzyłaś się na nowe relacje przyjacielskie, począwszy od naszej, zmieniło to Twoje postrzeganie kobiecych przyjaźni ogólnie? Czy myślisz, że to są raczej wyjątki, patrząc tak na, wiesz, na społeczeństwo? Powiem Ci, że ja w ogóle staram się być daleko od jakichś takich wyciągania wniosków, chociaż mogę spróbować, ale to jest tak bardzo indywidualne, bo też pamiętam, bardzo mi dźwięczy w głowie zdanie mojej przyjaciółki ówczesnej, która. Zapłakana dosłownie, bo ja po prostu nie byłam najlepszą przyjaciółką yy, przez wiele lat, niestety, uczę się tego, tak, jak uczę się być partnerką w relacji. Yy, zapłakana moja przyjaciółka mi kiedyś powiedziała, nie pamiętam dokładnie tego zdania, ale chodziło o to, że, że ja to sobie tak znajduję nowe po prostu koleżanki, przyjaciółki, i tak reszt na resztę to już nie patrzę. Mhm. I wiesz, i to, yy, to we mnie bardzo zostało i ta osoba jest dla mnie bardzo ważna. Ale my naprawdę nie mamy o czym rozmawiać i my nie mamy życia wspólnego. Ona jakby już, te, te, nawet powiem więcej, teraz chyba byłoby nam łatwiej, bo ja tak jakby gdzieś dojechałam do, do tego miejsca, w którym ona jest um, w kontekście jakby statusu, nie wiem jak to powiedzieć, bo wtedy to były czasy, kiedy wiesz, ona nagle wpadła po prostu na bardzo wysoki poziom um, zarobków i takiego życia. A dla dwudziestoparolatków jest to trudne, bo myślisz, sobie, no ale ja nie jestem w stanie chodzić na suszki codziennie. Jakby, no, nie, to nie jest w ogóle ten level. Więc i to jest w ogóle, to jest bardzo trudne w relacjach w każdym wieku, ale wtedy dla mnie, kiedy nie miałam żadnych narzędzi i teraz jestem w stanie sobie to wytłumaczyć i opowiedzieć i wiedzieć, dlaczego i co powinnam zrobić w ogóle, wtedy nie wiedziałam, więc starałam się tego unikać, bo nie chciałam się pakować w sytuacje, w których oczekuję, że ktoś powinien za mnie zapłacić, albo czuję się potwornie zestresowana tym, że idę do restauracji z nią, gdzie ja nie mam na to teraz w ogóle, bo moja pensja to było, wiesz po prostu kompletnie co. Innego. Um, nie chcę się stresować, nie chcę w tych stresach po prostu być. I w tym takim, taki ten rozjazd trwał. Um, to gdzie ona wyjeżdżała, to gdzie ja wyjeżdżałam, wszystko nam się po prostu rozjechało i to nie była kwestia zazdrości. Ja po prostu nie byłam w stanie pozwolić sobie na ten tryb życia, więc to jedyne, co mogłam zrobić, to się spróbować delikatnie odsunąć, żeby w i żeby nie czuć tego poczucia winy, tego, że jak idę z nią do knajpy, to muszę udawać, że nie jestem głodna i zamawiać tylko herbatę. Wiesz, o co chodzi? Mhm. To, są, to są bardzo trudne rzeczy. I myślę, że dzisiejsza ja, 45-latka, by wiedziała totalnie, jak tą sytuacją zarządzić. W ogóle w sekundę bym ją ogarnęła. Ale my nie wiedziałyśmy, jak to zrobić. I ja nie wiedziałam, jak to zrobić. I, i to się rozjechało. I pamiętam, że zaczęłam wtedy się zastanawiać, czy faktycznie tak jest. I że ja rzeczywiście mam taki rys, takiej... Mm, Euforii związanej z tym, że kogoś poznaję. I wtedy rzeczywiście, jeżeli kogoś poznaję i ten ktoś ze mną tak zagra, teraz już to jest w dużo mniejszym natężeniu, bo też siebie poznałam i umiem też tym zarządzać. Ale jako latka tego nie umiałam, więc za każdym razem, kiedy poznałam kogoś nowego, to wpadałam w tą relację, po, szczególnie po tej długiej relacji z natką, gdzie ona się nam rozjechała. A ja tęskniłam za tym rodzajem um, symbiozy i powiem więcej, nawet nie, nie myślałam o tym za bardzo, żeby było jasne, to nie było wszystko przemyślane. Okay. To ja teraz jestem w stanie powiedzieć, że to było przemyślane. Więc poznawałam kogoś, po, właśnie poznałam ją, poznałam Agę i wpadłyśmy w taki tryb w ogóle bardzo, bardzo silnej, intensywnej przyjaźni z jej przyjaciółkami, które poznałam. Miałyśmy taką bardzo silną paczkę czterech lasek. Niesamowite to było, ale to się w pewnym momencie po prostu rozjechało, bo każda z nas trochę poszła w inną stronę. E, ja po drodze poznałam kogoś innego, wpadłam w tą relację, więc tam było trochę. Bo już nie masz dla mnie czasu coś tam. I ja wiedziałam, że to nie jest fajne i że ona ma prawo mieć do, do mnie pretensje, ale ja chciałam coś nowego już. Potem z tą dziewczyną mi nie wyszło niestety, bo, bo okazało się, że tam było bardzo intensywnie i... No kurde, w ogóle jak, my, słuchaj, jak mówię o tym, to wychodzi na to, że to są w ogóle takie same relacje jak partnerskie. Właśnie chciałam powiedzieć, że to Jesus. brzmi... Tak. Te związki miałam z tymi laskami. No wiesz, tak. ale to, to teraz jak słucham sama siebie, to, to, to tak mi to wybrzmiewa, ale ja tego tak nigdy nie traktowałam tak. i to zawsze były przyjaźnie. Tylko ja nie wiem, przysięgam, że jeżeli ty umiesz i nie wiem, jeżeli ty wiesz, co to znaczy być dobrą przyjaciółką, i ty wiesz, na czym polega przyjaźń, to, to naprawdę cieszę się, że mam taką przyjaciółkę, bo serio, stara, ja się zorientowałam, że temat granic to nie jest temat tylko w relacjach z facetami, to jest temat w życiu. I wiem, że to jest po prostu brzmi jak wszyscy to wiemy, ale to dla mnie było odkrycie i to nie jest, umówmy się, odkrycie sprzed 20 lat, tylko sprzed dwóch, że wszędzie nie umiem po prostu, nie umiałam stawiać granic. Jakaś po prostu, wiesz, odkrycie życia, nie? Znaczy, ja widzę bardzo dużo mm, podobieństw między relacjami przyjacielskimi i związkami romantycznymi, bo wszędzie w grę wchodzą, moim zdaniem, jakiegoś rodzaju oczekiwania i właśnie te granice, których, po, których nie potrafimy w tym przypadku akurat postawić. I pamiętam, że mój tata mówił do mnie, jak byłam dzieckiem, że jak poznaję jakąś nową koleżankę, to się w niej zakochuje. Czyli dosłownie to jest ta sama analogia, że on widział, że Totalnie. ja wskakuję w te relacje i też jak sobie myślałam o moich różnych relacjach przyjacielskich przed naszym nagraniem, to dosłownie pomyślałam sobie, no a czym tak naprawdę to się różni od relacji romantycznych i wydaje mi się, że problem zaczyna się wtedy trochę, jak my, tak jak powiedziałam, oczekujemy i jak my zaczynamy się poniekąd trochę uwieszać na tej osobie, jakby warunkujemy siebie poprzez te relacje potrzebujemy tej walidacji poprzez te relacje i to wtedy moim zdaniem robi się trochę za bliskie i wiesz nie jestem żadną ekspertką od przyjaźni ale wydaje mi się że sama się łapię na tym kiedy ktoś staje mi się za bliski czyli polegam na tej osobie względem tego czy ona zgodzi się ze mną w jakiejś sprawie czy ona będzie dla mnie w taki sposób w jaki ja oczekuję żeby dla mnie była w trudnej sytuacji i to może sprawić że ta osoba czuje się przytłoczona Osaczona, że ona będzie chciała się od nas w jakiś sposób odciąć, postawić granice. My możemy się poczuć odrzuceni. I to są te same mechanizmy, co w relacjach romantycznych. I z drugiej strony możemy mieć coś zupełnie odwrotnego, że mamy przyjaciółkę, która właśnie będzie nas czekać z otwartymi ramionami, kiedy nam jest źle. Ona będzie chciała nas utulić, będzie się chciała nad nami użalić. Aż przesadnie. Czyli trafimy na kogoś, kto karmi się tym, że... Że może potrzebny. służyć, mhm. że jest potrzebny. I ja widzę siebie w różnych relacjach przyjacielskich, w, zarówno właśnie idąc w stronę kogoś, kto stawia mi granicę i nie chce mi dać tej empatii, o którą ja proszę, i w stronę, kiedy ta osoba po prostu użala się nade mną, i ja widzę, że ta osoba wtedy kwitnie, że może mi pomóc. I sama się nad tym zastanawiam, ok, ale czy to w takim razie nie jest zbyt intensywna relacja? Czy my możemy się na tych ludziach w ten sposób opierać, czy to jest wtedy przyjaźń, czy to nadal jest po prostu jedna z relacji, która ma nas czegoś nauczyć i albo ona przetrwa, albo nie. Mówię to z miną taką, jak widać na nagraniu, że ja po prostu właśnie nie wiem i to do mnie dochodzi, że tyle, ile się prze, przewinęło różnych relacji przyjacielskich, ale też robię cudzysłów, bo ja też właśnie nie wiem, kiedy to jest przyjaźń, że my oczekujemy, że przyjaciel właśnie będzie dla nas w każdej chwili, że przyjaciel nas wesprze, że przyjaciel będzie wobec nas empatyczny, ale z drugiej strony, czy to nie jest wtedy trochę zdjęcie odpowiedzialności z siebie, żeby zaopiekować się swoimi emocjami do pewnego stopnia? Gdzie jest ta granica, tak naprawdę? No, to sobie nie wybrałaś dobrej rozmówczyni w temacie no. granic, bo się też uczę. Ale wiesz, to jest trochę tak, że wydaje mi się, że każda przyjaźń jest osobnym bytem i wszystko zależy od tego, jakie my sobie ustalimy zasady. I teraz pytanie, czy. Tak jak w relacji się ustala, pewnie, bo ja też się tego uczę, mówmy się, tyle lat, ile mam, a nadal w relacjach umar, uważam amatorka. Natomiast czy to jest tak, że ustalamy zasady w przyjaźni, hej, zależy mi na tym i na tym i na tym, czy, na czym tobie zależy? Czy ty to kiedykolwiek zrobiłaś? A może to jest właśnie ta droga, może tak się powinno działać, że ustalamy, bo jeżeli ja wiem, kim jestem, jeżeli ja wiem, czego ja potrzebuję w relacji przyjacielskiej, to przecież mogę to powiedzieć, a nie sprawiać, że ktoś się tego domyśli mhm. i oczekiwać, że oczekiwać. Wiesz, że, że coś się wydarzy samo. Ja na przykład zawsze miałam problem z wchodzeniem za głęboko. Irytowało mnie to. Nie chciałam spędzać za dużo czasu w moich relacjach przyjacielskich nad rozkminianiem jakichś rzeczy, które wystarczy rozkminić raz. Ja jestem bardzo konkretna. Mhm. Wolę po prostu, jak już się pewne tematy zobaczyło, obejrzało, to nie wracać tam ciągle, nie wracać, nie wracać. Chcę iść dalej, bo się pojawią kolejne, bo jakby mhm. to jest tak, że za każdą górą jest kolejna. Więc po co siedzieć w tym samym błocie cały czas? I wydawało mi się, że jestem złą przyjaciółką. Mhm. I słyszałam raz, że jestem złą przyjaciółką, bo nie chcę wracać do tego, bo nie chcę ciągle o tym rozmawiać, bo nie chcę drążyć. Jezu, ale to samo mam w relacjach z facetami. Nie chcę po prostu drążyć tematów. Załatwmy to i idźmy dalej. Więc musi być jakiś, słuchaj, element osobowości, który ma znaczenie, który warto po prostu uznać. No bo... W momencie, w którym wchodzisz w relację partnerską, mając 17 lat, to wpadasz w nią jak śliwka w kompot. Podoba ci się ktoś, czujesz chemię, super, będzie ekstra. Nieważne, że jak, w jakim jesteś momencie życia, i czy zarabiamy, czy pracujemy, jakie mamy podejście do, do rodziny, czy chcemy jeździć, czy, to są rzeczy nieważne. No i wpadamy w te relacje jako nastolatki i nam się potem wydaje długo, że to właśnie tak działa. Jesteśmy bardzo zdziwieni, no ale jak to? Ja nie chcę mieć dzieci, a on chce mieć dzieci, no jak to? Nie? Jakby to jest taki przykład. I tak samo jest moim zdaniem z przyjaźniami, że na pewnym etapie, kiedy wchodzi się w relację przyjacielską i zaczynasz czuć, że coś ci doskwiera, to zamiast wyjść z tej relacji, myślę, że wiesz co Karo, wydaje mi się, że ja mam tak z tobą. Mam tak jeszcze z moją Józ, ale to też są lata, bo to jest moja taka przyjaciółka od lat, o Boże, tam to były du, du, wiesz, dołki, górki, euforie, jakieś trudne momenty i tak dalej, bo to są te lata, kiedy my obydwie dojrzewałyśmy tak. odbycia bycia dzieć, dziećmi w ogóle we mgle. A jeszcze naprawdę, kiedy <laughs> ja ją poznam, to ona miała 17 lat, a ja miałam chyba 20, więc to po prostu. Oło, no dzieci. Ja nie rozumiesz? Się znamy się całe życie, prawda? Tak, tak, się znamy, się cały, tak totalnie, znamy się całe życie. więc tam były górki, dołki. i to Już była pierwszą osobą, która potrafiła mi postawić granicę, stojąc z oczami pełnymi łez i mówiąc mi, że ona bardzo potrzebuje, żebym ja powiedziała jej, że to jest ładne. I ja to rozumiem, a wtedy myślę, ale mhm. przestań, dlaczego mam ci mówić, że to jest ładne, kiedy ja nie uważam, że to jest ładne, kiedy mi się to nie podoba. Rozumiesz? I to jest to. ona, mówi, ale ja potrzebuję, żebyś to uznała. Ja potrzebuję Twojego uznania w tej kwestii. I to było dla mnie niesamowite. Ja się też zryczałam wtedy, bo to było pierwsze, i nie pamiętam kiedy to było, słuchaj, to było ze cztery lata temu. Ona mi pierwsza po prostu zaczęła stawiać granice jako przyjaciółka i mówić, czego ona potrzebuje ode mnie. A czego nie potrzebuje, i czego ma już dosyć, a czego potrzebuje więcej, wiesz? I to jest taka pierwsza. Druga to jest Ola, którą właśnie poznałam wtedy, kiedy miałam wtedy takie po prostu zawirowania kryzysowe, 30 chyba, 3 czy nie, 35 lat wtedy miałam. I to była ona, która powiedziała do mnie dwa najważniejsze zdania: czyli pierwsze, pomyśl sobie, ile co, co zrobiłaś przez dwa lata i co zrobisz za dwa. A drugie, kiedy właśnie nie wiedziałam, czy mam się rozstać ze swoim partnerem, czy nie. Powiedziała, to jest, to jest straszne zdanie, ale przysięgam, że to w ogóle jest totalnie najważniejsza rzecz, którą słyszałam. Ona powiedziała, zastanów się, czy ten mężczyzna daje ci cokolwiek, czego nie możesz mieć za pieniądze. Oj. I to było po prostu coś, i to, to brzmi okropnie, ale kiedy się zda, no tak, ja nie mogę mieć, to mogę mieć, sprząta, nie mogę. Czy on mi daje coś, czego nie mogę? Czy rozumiesz, czy tam w tej relacji jest miłość, czy tam w tej relacji jest wsparcie? Czyli coś, czego nie możesz mieć za pieniądze. No i to było bardzo takie i... I jakby potem, po, e, zaraz blisko Oli pojawiłaś, i to są tak różne dziewczyny, Jus i Ola. Potem się pojawiła na mojej drodze e, Ania. W ogóle Ania to wjechała na takim luzie, to, to jest taka cała kwintesencja Ani. Po prostu takim ślizgiem na totalnym luzie. To jest osoba, która właśnie mówi takie zdania, nie zesraj się. E, I to jest po prostu, wiesz, kompletnie inna osoba i potem przyjechałaś ty. Na swoim po prostu rydwanie. I to jest tak, że każda z was jest inna, ale, do, ale każda z was mnie uczy czegoś. W bardzo czasami sposób intensywny, ale nie mogę powiedzieć, że Dałabym radę, nie wiem, czy dałybyśmy radę spotkać się w tej grupie, to mogłoby być trudne, ale nie, nie pewnie nie, byśmy... ja bym cię podziwiała za to, jakbyś była w stanie udźwignąć swoje wszystkie przyjaźnie w jednym pokoju, no, bo to jest bo dużo to jest energii tak, różnej. I, I każda ta dziewczyna jest po prostu dla mnie mega ważna i, i, w, i, w, i wnosi w moje życie nieprawdopodobne ilości zmian i, i różnych zawirowań, ale wiesz, ja się uczę cały czas. Boże, mam 45 lat i się uczę jestem w sumie z siebie bardzo dumna, że tyle tych przyjaźni takich wieloletnich utrzymałam, utrzymałyśmy razem, mimo tych trudności i trudnych ale takich życiowych sytuacji w zawirowań, które mogły nas roz, rozdzielić. And natka jest nadal do mnie bardzo ważna, no ale to jest 18 lat bycia non-stop razem, więc nam się to rozeszło w bardzo naturalny sposób i nie mamy do siebie pretensji. Widujemy się czasami pełne w ogóle, wiesz, po prostu y, szczęścia i radości, że się widzimy, ale jesteśmy w innych kompletnie miejscach życia. Ale też właśnie jest takie powiedzenie, że jeżeli jedyny temat jak jesteś w stanie poruszyć, przyjaciółką, przyjacielem, bliską osobą, to wspomnienia o przeszłości, to znaczy, że no to już nie jest przyjaźń, tylko to właśnie była przyjaźń. To może być tak. taka piękna relacja, pełna sentymentów, ale jeżeli nie łączy was nic oprócz wspomnień, no to to gdzieś tam już się skończyło i to też jest piękne, i wydaje mi się, że warto to po prostu puścić. Ale też, jak powiedziałaś o naszej relacji, to pamiętam, jak mi mówiłaś, że, że właśnie parę sytuacji ze mną też pokazało ci, jak można inaczej stawiać granice albo zachowywać się asertywnie. A bo o widzisz, tym nawet powiedzieć. A właśnie, bo ja chciałam to powiedzieć, stąd się wzięła ta bardzo długa dygresja o, o całej reszcie moich przyjaciółek, że z tobą bardzo szybko okazało się, że obydwie umiemy to robić, że o ile, mm, o ile ty czułam, że jeszcze kiedy byłyśmy w Norwegii, to czułam, że jeszcze delikatnie się miotasz, że jeszcze, się, boję. Taki, że jeszcze się trochę boisz, że nie wiesz, czy, co możesz powiedzieć, co nie, i że czasami wiesz, a ja okazało się, że po prostu ci mówię, ale karo to nie jest problemem, a to było problemem. To mnie trochę zabolało, mogłaś tego nie mówić, i ty wtedy, o Boże, o Boże. a ja wiem, ej, ej, ale spokojnie, nic się nie stało, jakby kocham cię, idziemy dalej, wszystko działa po prostu. Tylko ci mówię i tak samo ty po mówisz, potrzebuję teraz tego, potrzebuję się wygarać i też musiałam cię nauczyć, żebyś nie, żebyś nie przepraszała za to, że potrzebujesz, mm. że potrzebujesz teraz tego, że jakby dla mnie to, że ty umiałaś powiedzieć, czego potrzebujesz, to już jest po prostu mega ważne, bo ja nie umiałam tego zrobić przez wiele lat. Nie umiałam nawet usłyszeć, czego potrzebuję. Jedyne, co miałam robić, to być wkurwiona i sfrustrowana, bo coś mnie gniotło, ale nie wiedziałam co. No właśnie, to nas prowadzi do tego tematu, który ostatnio mocno krąży mi po głowie, czyli te szczere, jest takie fajne stwierdzenie: Clearing Conversations, takie oczyszczające rozmowy z przyjaciółmi. Które są po prostu na maksa trudne. Ja tak powiedziałaś, no, że trudna. miałaś trudności lata temu z jakąś przyjaciółką, że nie mogłyście się dogadać, bo każda bała się powiedzieć, co tak naprawdę czuje. Uważam, że to jest ekstra, co powiedziałaś o już o tym, że ona powiedziała, masz powiedzieć, że to jest ładne, bo czasami nie chodzi o to, żeby powiedzieć swojej przyjaciółce to, co Ty byś chciała usłyszeć, tylko zastanowić się, co ona chce w tej chwili tak. usłyszeć. I wydaje mi się, że to jest jakby taka kwintesencja miłości do drugiej osoby, niezależnie od tego, jaka jest to forma relacji, czy jest to przyjaźń. Partnerstwo, czy jest to nasza rodzina, ale zastanów się, o kogo to tak naprawdę chodzi. Jeżeli przykro jest twojej przyjaciółce, czy ona czuje się nie wiem, jakaś niewartościowa w danym momencie, czy jest jej smutno, no to mówisz jej stara, weź się w garść. Czy myślisz sobie, OK, ona chyba potrzebuje, żeby ktoś się nad nią poużalał, powiedział jej, że jest biedna, albo powiedział jej, że wygląda najpiękniej na świecie, mimo że uważasz, że ta sukienka jest średnia, ale ona się w niej chce dobrze czuć, bo sobie taką wybrała. To są takie Tam małe chodziło rzeczy. O torebkę, pamiętam, i to w ogóle jest hit. Ale nieważne, bo to nie, nieważne o co chodziło, to mogłoby chodzić naprawdę o kubeczek. Chodziło o to, że ona chciała mi coś ważnego przekazać, i to, było, i to było dla mnie bardzo trudne, żeby to usłyszeć. Było dla mnie niesamowite, że ona potrafi stać przede mną, patrząc mi w oczy i to mówić. Ja byłam wtedy w fazie, w której jeszcze kompletnie tego nie miałam robić. Karol, ja ci powiem więcej. Ja nadal mam problem, żeby w relacji z mężczyzną, swoim, powiedzieć mu naprawdę, jak się czuję i co czuję, jeżeli coś mi dolega, bo oczywiście, kiedy jest pozytywnie, to nie jest to żaden problem. Mam taki, cały czas to, czuję taki ciężar, kiedy mam to powiedzieć i noszę coś za długo w sobie, i to mi potem wybucha w twarz, rozumiesz, i obryzguje mnie syfem, bo tak to wygląda. To jest i ja się dopiero, wiesz, w relacjach przyjacielskich się tego nauczyłam i rozumiem, bo się czuję bezpiecznie. No właśnie. No właśnie, ale co się musiało wydarzyć, żebyś się poczuła bezpiecznie w przyjaźniach, bo ja widzę u siebie nadal ten mechanizm, że kiedy coś mi coś uwiera w relacji przyjacielskiej, to to bardzo dużo mnie kosztuje, żeby to skonfrontować. I wydaje mi się, że to jest jakiś mój lęk przed tym, że rozczaruję drugą osobę, albo że zostanę odrzucona. I jednocześnie wiem, że mam totalnie prawo, żeby się tak czuć w tym momencie i zaczynam niestety automatycznie usprawiedliwiać drugą stronę, tak? Czyli ja myślę sobie, dobra, ale ja wiem, z czego to wynika, że ta osoba się tak zachowała, więc sama unieważniam swoje przeżywanie. Tak? Jakby klasyk. Bo myślę sobie, nie, no ale nie mogę być na tą osobę zła, bo wiem, że ona dała z siebie wszystko i ona czuje to i to. A potem sobie myślę, ziom, do siebie, a co ty czujesz? Jakby jest ci teraz smutno. Czujesz się, nie wiem, odrzucona, czujesz się niedostrzeżona. I to jest ok, jeżeli to jest przyjaciółka, to ona to usłyszy i będzie tam dla ciebie. A jednak zawsze takie konfrontacje są dla mnie niesamowicie stresujące i pełne strachu. Słuchaj, wiesz co? Wydaje mi się, że to jest. No, powiedz co. Kurde, bo to, bo to nie jest łatwe, <gry> dlatego, że wiesz co? Chodzi o poczucie własnej wartości i o poczucie bezpieczeństwa, które musimy mieć w sobie bezwarunkowe. I to jest, cały czas wracam do tego, same, dlatego do tego samego. Dlatego cię o to miejsca. zapytałam, co się stało, że poczułaś się bezpiecznie, właśnie? Bezwarunkowe poczucie bezpieczeństwa w relacji przyjacielskiej jest o wiele łatwiejsze niż w relacji re romantycznej, mimo tego, że jest tak samo trudne. Ty musisz uwierzyć, będąc w relacji z kimś, z twoją przyjaciółką, że ona tak samo cię kocha jak ty ją. Ona tak samo chce być twoją przyjaciółką jak ty jej. Że to jest równo, że to jest w ogóle equal, tam jest wszystko porówno. Musisz w to uwierzyć, nawet jeżeli to nie jest prawda. To my musimy w to wierzyć, bo inaczej będzie zawsze ten lęk. Bo to są takie, to jest przeciąganie struny, takiej, nie struny, sprężyny. Ona mnie bardziej lubi, a ja ją bardziej lubię, a mi na niej nie zależy. To są takie gówniarskie, z podstawówki historie, które wszystkie znamy. I jakby żadna z nas nie chce o tym pamiętać. Dorosłe przyjaźnie, bo to jest trochę tak, że ja naprawdę w pewnym momencie zorientowałam się, wow, jestem dorosła. A to było bardzo późno, mm -hmm. było jasne. Jeszcze macie dużo czasu. Um, naprawdę chyba byłam już dobrze po czterdziestce, kiedy się zorientowałam, Jezu, jestem dorosła, to jest zajebisty stan. Jestem dorosła, czyli jestem odpowiedzialna za to, co czuję, jestem odpowiedzialna za swoje reakcje na wszystko. To było dla mnie tak w ogóle... Niesamowite wow. I, te, I wtedy te relacje, kiedy zaczynasz czuć się dojrzała, czuć się dorosła, te relacje przyjacielskie zaczynają być takie same. Bo jeżeli po drugiej stronie masz jakiegoś rozkrzyczanego, rozhisteryzowanego, toksycznego człowieka, bo to jest totalna norma, to ty, jako dorosła osoba, która bardzo siebie lubi, myślisz sobie, o nie, 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 nie. Drzwi zamykam, zamykam szybciutko i wychodzę. Nawet się nie zastanawiasz. Ja cały czas w szkole, i to jest kolejna dygresja, przepraszam, w swojej szkole, w której mam teraz. 40 kobiet, posłuchaj, każda z nich w trakcie procesów pracy ze mną ma jakieś problemy z przyjaciółmi, bo nagle mm. się okazuje, że one zaczynają rosnąć rosnąć tak. w środeczku, rosnąć, em, dojrzewać, zaczynać przejmować odpowiedzialność za swoje życie. To są bardzo trudne, traumatyczne wręcz czasami em, em, procesy. A te dziewczyny, z którymi one się przyjaźniły do tej pory, nagle zaczynają być jak czarno na białym. Nagle widać: o kurde, ona mnie trzyma za twarz. Albo ona mi nie pozwala się rozwijać, ona nie chce, żebym ja rosła, ona jest toksyczna, ona mi jakby ona mówi, Boże, ona mi całe życie mówi, że jestem beznadziejna. A one nagle zaczęły to słyszeć. Tak. My tego po prostu bardzo wiele lat nie słyszymy. No, chyba, że jesteśmy chyba, że jest to, są to osoby takie jak my, które po prostu grzebią i grzebią tak. i sprawdzają i szukają i niewygodnie, ale sprawdzę i porozmawiam. Natomiast my przez większość naszego życia idziemy z tymi przyjaźniami. Jak po prostu z przyczepionymi na stałe elementami naszego życia, a one nie są na stałe. Tak. My mamy prawo powiedzieć: Ej, sprawdzam, oglądam to, co, co ty do mnie mówisz tak. w ogóle, jak ty o mnie myślisz? Jeżeli ty myślisz, że ja jestem beznadziejna, nie umiem sobie w życiu radzić, nie wiem, i w ogóle to nie zasługuje na nic dobrego, to co ja w ogóle tu robię w tej relacji, nie? I to oczywiście można też przełożyć na relacje partnerskie, bo tam też się takie bagno dzieje, ale my gadamy o przyjaźni i. To rozstawanie się z tymi przyjaciółmi, bo myślę, że to u ciebie jeszcze może nie być serio, że jesteś za młoda na to, żeby mieć doświadczenie z wieloletnią osobą przyczepioną do ciebie, tak jak powiedziałaś, uwieszoną, która robi ci źle, a ty tego nie zauważasz, bo za jesteś już za mądra, jesteś już zbyt świadoma na to, więc to się pewnie tobie nie przydarzy. Albo jak przydarzy się, to szybko to za załapiesz, nie? że nagle powiesz, oj, kurde, chyba tutaj w tej relacji to ja nie dostaje mhm. za, za dobra, za dużo dobra, nie? To jest mega trudne, to odczepianie tych tak. wagoników, wiesz, kiedy... Bo dziewczyny mają tyle, my, my jako kobiety w ogóle mamy to, poczucie winy, ojej, mhm. albo sobie ktoś o nas coś pomyśli, a co to będzie, a, a Boże, a ona teraz... Jak ja mam to zrobić? Jak ja mam się rozstać z tą przyjaciółką? Ja zaczęłam na pewnym etapie robić krótkie cięcia, no bo co, no co ja mam jej tłumaczyć? To jest mega ciekawe. Ja miałam jedną taką poważną sytuację właśnie... Y po czasie licealno-studenckim, ale też nie chcę jakby o nie opowiadać, ale rzeczywiście to dla mnie było trudne, bo czułam, że ja z tej relacji najzwyczajniej w świecie wyrosłam, ale nie rozumiałam, jak to się stało, i nie wiedziałam, że mogę. Hmm. I pamiętam, że to było dla mnie takie trudne, natomiast jest takie fajne powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w sukcesie hmm. i ja je bardzo lubię, bo to jest ja trochę to, o czym ty o mówisz, lepiej, że to lubię, niż to mam wrażenie, że to jest w ogóle taki też case, nie wiem czy polski miał się mnie generalizować, ale ja tam lubię sobie pogeneralizować, <laughs> że y, ostatnio nawet coś takiego słyszałam, że mój y, syn, to był akurat taki przykład, y, jest dobry, bo jak tylko zachorowaliśmy, to dzwonił do nas cały czas, y, żeby sprawdzać jak się czuje. No i ja myślę sobie no spoko, no miło, no jest to dosyć ludzkie, ono byłoby dosyć nieludzkie, gdyby nie zadzwonił, jeżeli jesteś w jakimś tam ostrym stanie zdrowia. Natomiast pytanie czy dzwoni, czy pyta, czy jest życzliwy i uważny na ciebie. I tutaj możemy użyć spokojnie jeden do jednego przykład z przyjaźni. Kiedy wszystko jest ok czy te osoby są w stanie udźwignąć nasz sukces? Są w stanie udźwignąć to, kiedy jest nam dobrze, czy właśnie, tak jak powiedziałaś, ciągną nas w dół, bo lubią kiedy my taplamy się na podobnym poziomie i o, to jest jakieś to teraz jest raz, to już no, otworzyłaś puszkę pandory to jest straszne wiesz jakby ja nie mam takich na przykład relacji w swoim życiu a na pewno nie w takim stopniu żebym mogła tutaj dać przykład może to są jakieś takie mikro rzeczy gdzie ktoś może mnie trzymać w takim punkcie że nie rozwijam się dalej ale no łamie mi to serce słysząc że ktoś może mieć przyjaciół którzy Czują się lepiej z tym, że nam jest źle. O Jezu, Karo, wiesz co to jest strasznie duży temat? I w ogóle przypomniało mi się, że kiedyś e, słuchałam. Nie pamiętam, czy to nie był przypadkiem. Czy to nie był przypadkiem dokument na Netflixie I'm Not Your Guru e, o Tonym Robbinsie, gdzie Tony Robbins powiedział, że w momencie, w którym on zaczął osiągać sukces, to e, po prostu ludzie się od niego zaczęli odsuwać i e, jego przyjaciele, przyjaźnie zaczęły się sypać. I jego głównym takim przekonaniem dotyczącym finansów długo było to, że właśnie. Pieniądze sprawiają, że jesteś sam, że na szczycie mm -hmm. jesteś sam. On tam sobie z tym przekonaniem poradził i jakby m, musiał zadziałać, z, jakby znalazł na to sposób. Natomiast prawdziwych przyjaciół poznaje Skąd się wtedy. Wchodził do robi oczywiście, i zrobił to oczywiście najlepiej, wiadomo. Natomiast jak sobie patrzyłam później, po słuchaniu tego, że zobacz, co robi na przykład Leonardo DiCaprio, który ma kumpli z liceum, który nieważne kim on jest, jaki jest, ale. Odniósł ogromny sukces, jest jakby bardzo zamożnym człowiekiem i on ma liceum i on ich po prostu zabiera na, na jakieś wyprawy. On za wszystko płaci, bo on chce tę przyjaźń mieć. Mm -hmm. I to jest czyste, on im to powiedział, oni to ustalili. Okay. Nikt z tym nie ma problemu. To jest mega trudne. Ale zobacz, i są takie sytuacje. Teraz ja z poziomu dorosłej osoby widzę to, rozumiem, to jest w ogóle, oglądam sobie, wiesz i mogę sobie o tym pogadać. Pitu, pitu. Opcja jest taka, kiedy to się dzieje Tobie. Czyli na przykład, ja zawsze byłam yy, i nadal jestem taką osobą, która rano wystrzeliwuje z łóżka i jest mega szczęśliwa, po prostu dlatego, że światło jest na świecie ładne i listek akurat jakiś ładnie brzmi. No, cokolwiek rozumiesz, jestem. Można żyć, <laughs> Rano się budzi i jest szczęśliwy. A jak się jeszcze w moim życiu zaczynają dobre rzeczy dziać, po prostu, bo na przykład poznaję kogoś wspaniałego, albo dostałam jakąś nową pracę wspaniałą, no to już w ogóle rozumiesz, to jest chodząca bomba szczęścia. I ludzie sobie z tym nie radzą. Mhm. I pamiętam pierwszy raz siedziałam, i to dokładnie to pamiętam, siedziałam w saunie ze swoją ówczesną przyjaciółką której opowiadałam, że się zakochałam, i w ogóle i wiesz, no, jak ja jestem bardzo podobna do ciebie, znaczy byłam bardzo podobna do ciebie, yy, kiedy byłam młodsza, więc jak słucham właśnie Twoich takich entuzjazmów niesamowitych, to, to jak, twój, jaką masz osobowość, to czasami cię próbuję trochę uspokoić, ale z drugiej strony totalnie to pamiętam i rozumiem, bo miałam Znasz podobie, ten haj. Znam ten haj. I <laughs> oczywiście wiem, gdzie mnie prowadził, więc czasami po prostu troszeczkę ten, ale rozumiesz, opowiadałam o tym, bla, 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 szczęście i wszystko, i ona po prostu wyszła z tej sauny i przed wyjściem z sauny powiedziała mi: Posłuchaj, nie. Nic mi nie powiedziała. Po prostu nagle wstała i wyszła z sauny. I to było dla mnie niesamowite, jak policzek. Ona po prostu wyszła. I wyszła z y, y, klubu, bo wtedy chodziłyśmy na jakiś tam aerobik na AWF i wyszła z tego klubu i nigdy się więcej, znaczy, bardzo długo o, wow. się do mnie nie odezwała. I ja nie wiedziałam, co się stało. I już teraz nie pamiętam, czy myłyśmy wtedy komórki, czy to był SMS, czy ona mi to powiedziała, czy mi napisała list. Za Chiny nie pamiętam. To było bardzo dobrze. temu. Ona powiedziała, że bardzo jest jej przykro i bardzo mnie przeprasza, ale ona nie jest w stanie się ze mną przyjaźnić, ponieważ ona nie jest w stanie znieść tej ilości szczęścia, które wokół mnie jest. I ale ci, w, że... w ogóle szanujesz. Właśnie powiedziała. chciałam to powiedzieć, że to, że to jest dobre, że jakby ja nie rozumiałam wtedy, byłam strasznie zraniona, czułam się potwornie opuszczona i w ogóle jak to, ale tak naprawdę ona postawiła granicę. Ona miała prawo. Poczuć się z tym źle, bo na przykład jej życie wyglądało inaczej, bo na przykład w jej życiu sprawy wyglądały inaczej. Ona w ogóle, no jakby nieważne, to nie jest temat na, na dziś, ale dwudziestoparoletnia dziewczyna powiedziała mi coś takiego, co mnie bardzo zabolało, ale im byłam starsza, tym bardziej rozumiałam, że to jest szacun, dlatego że o wiele lepiej jest powiedzieć: Posłuchaj, nie radzę sobie z tym, nie ogarniam tego, przepraszam cię. Muszę iść dalej bez ciebie, mhm. niż zacząć robić uniki, kombinować toksyczne, wrzucać ci teksty, bo znamy to, wrzucać teksty okropne, które. O, no już widzę, że ci się przewaliło w głowie, rozumiesz. I to jest naprawdę o wiele lepsze niż, niż taki toksik, a ten toksik też spotykałam. I spotykam do teraz koleżanki, bo to już na pewno nie przyjaciółki, ale koleżanki takie wieloletnie, które po prostu gdzieś tam krążymy w swoich orbitach facebookowo, środowiskowo. Zaczęły nagle, wiesz, bardzo dziwne rzeczy na mój temat mówić, jak już nie do mnie, to, to, to na zewnątrz, I, i ja odcinam po prostu, odcinam, odcinam. I ktoś tam przestań, już nie bądź taka, wiesz, po prostu już nie musisz tak tej osoby aż wyrzucać z face'a. A właśnie, że muszę. Daj spokój, będę robić Twój, co, co jest chcę. to. Twój twoja impreza. To jest moja impreza, to jest moje miejsce, nara w ogóle. Nie będę tam więcej jeździć, nie chcę z tymi ludźmi się więcej zadawać. Mam prawo do tego, żeby po prostu tego nie robić, jeżeli mi źle życzą. Jeżeli sobie nie radzą, jeżeli wtedy kiedy o tak, no rozstałaś się. No to otwórzmy kolejną butelkę wina, po prostu pogadajmy. Wtedy tak, super, ale jeżeli kurde, nie chcę mi się pieprzyć o związkach, bo to nie jest temat dla mnie. Ja wolę porozmawiać o czymś innym. Dla mnie temat facetów nie jest istotny na tyle, żeby poświęcać na to cały mój wolny wieczór to wtedy już nie, nie, to już butelki wina nie pijesz, o nie, bo ja w ogóle, aha, w ogóle to nie jem po dwudziestej i wina nie piję, no to już jestem żadną mhm. koleżanką. No to wtedy... Tak, ale właśnie mówisz, że poświęcać wolny wieczór, ale gdyby to był jeden wolny wieczór, to może spoko, tylko to są pewne rozmowy, które powtarzają się co tydzień i tak to trwa przez całe życie. A propos tego, o czym mówiłyśmy, że jeżeli... Życzyłaś się złą przyjaciółką, przez to, że nie byłaś w stanie już dłużej dealować z tym, że ktoś przez lata cały czas powtarza to samo i wchodzi w te same paterny i nie wykonuje jakiejś pracy nad sobą. I to może brzmieć tak trochę chłodno i cynicznie. Jeżeli... Nie wiem czy cynicznie, ale to jest chłodno. To jest tak, to jest jakby. Yy, I też nie ma karu w tym nic złego. Mhm. To jest nasze życie, tak. to jest nasz czas. I mówię ci to z poziomu, kiedy mam 45 lat i mam trochę mniej czasu niż ty. Że to jest nasz czas, nasze życie. Gdybym miała ja majątek 25, miała więcej w sobie i po prostu odwagi, żeby powiedzieć: nie zesraj się, albo żeby powiedzieć: stara, w ogóle. Do widzenia, nie chcę mi się z tym tak. rozmawiać, to miałabym zupełnie inne życie, ale nie, to trzeba jeszcze pozastanawiać się. Jeszcze dać jedną szansę. No tak, 17 raz popełnia ten sam błąd. 17 raz wchodzi w taką relację, 17 raz dostaje po dupie. No ile można? Mi się nie chce tak. teraz już. Tak. Znaczy, ja też się tego uczę i wydaje mi się, że w ostatnich latach wychodzi mi to dobrze, żeby takie relacje, no właśnie może nie tyle ucinać, chyba nie jestem na tym etapie, żeby tak coś uciąć, ale gdzieś tak powoli je rozmywać, ale powiem Ci, że moim takim olśnieniem chyba z dwa lata temu było to, że jeżeli jakaś osoba przeszkadza mi w relacji, mam na myśli przyjaciółkę, nie wiem, nie czuję się komfortowo, nudzi mnie, to są wszystko, oczywiście, y, mam do tego prawo, tak jakby że, że po prostu czuję, że po takim spotkaniu czuję się na przykład gorzej, albo czuję się taka lekko zblazowana, niezainspirowana, mam wrażenie, że, to, mam wrażenie że jestem zmęczona nie, nie. i że mnie to w żaden sposób nie umocniło. Um, co najwyżej weszłam po raz kolejny w rolę, no właśnie, jakiejś takiej mentorsko-terapeutycznej przyjaciółki, co też jest spoko, wiadomo, budujemy na tym też nasze ego, się bardzo cieszę, ale potem myślę sobie, no dobra, ale co ja z tego mam? Sorry, jakby transakcja jednak, relacja to prze przepływ energii i było mi bardzo trudno wiele relacji, no właśnie, jakoś tak rozpuścić i odciąć, bo było mi głupio, nie chciałam tej osobie sprawić przykrości i przede wszystkim do czego się dogrzebałam. To nie chciałam, żeby ta osoba przestała mnie lubić i zmieniła o mnie zdanie. I nagle tak usiadłam ze sobą i myślę sobie, stara, skoro ty tej osoby tak nie do końca już lubisz, nie lubisz spędzać z nią czasu, to na jakiej podstawie chcesz, żeby ta osoba, jeżeli ta relacja jest wzajemna i równa, uważała, że ty jesteś świetna? No pozostaje ci jedna opcja, udawać i się męczyć i potem mieć poczucie, że ta osoba cię uwielbia i zastanawiasz się, czemu ona znowu się chce ze mną spotkać, dopiero się, co się widziałyśmy. Bo dała się jej taki komfort przeżywania na swoim poziomie, że ona jest twoją przyjaciółką i myśli, że ty jesteś jej przyjaciółką. Więc jeżeli chcesz się od tej relacji uwolnić, to musisz zaakceptować, że ta osoba też będzie cię mniej lubiła. Może się na ciebie obrazi i może uzna, że jesteś beznadziejna, tak, nudna, wredna, cokolwiek. Mhm. I to było takie, o wow, to jest uwalniające. Nie wszyscy muszą mnie lubić, i jak roz rozchodzi się przyjaźń, to obie strony mogą darzyć się pewną niechęcią w tym wszystkim, chociaż byłoby super, gdyby było tak, jak powiedziałaś, nie? że jest to akceptacja, czujemy, że jesteśmy na innych etapach, machamy sobie i życzymy sobie jak najlepiej. To jest wersja cudowna i tak samo w przypadku tych clearing conversations, o których mówiłam, ekstra jest pogadać szczerze, jak dwie dorosłe kobiety czy mężczyźni. I chociaż my chyba mamy raczej bardziej specjalność kobieca, kobiecych przyjaźni, więc myślę, że nie będę tutaj dawać jeszcze generalizacji o męskich przyjaźniach, to mnie, to mnie czy damsko-męskich, to mnie przerasta w tym momencie. <grym>, tak samo. Tego to ja w ogóle nie kumam. Że oczekujemy, że pogadamy jak równy z równym i wyjaśnimy sobie, może to umocni naszą przyjaźń, a może się rozjedziemy, też nie wiadomo, ale trudno jest wtedy, kiedy my chcemy przeprowadzić trudną rozmowę, a po drugiej stronie no, nie spotykamy tego zrozumienia, co uważam, że jest ogromnym wyzwaniem, a jednocześnie też pokazuje, że no właśnie, to nie jest równa relacja i że w jakiś sposób się rozminęliśmy. Mm. Ale wiesz co, też mi się wydaje, że to jest kwestia tego, żeby znowu wracamy kółeczkiem do y, zaufania y, Wszechświatowi i do cierpliwości, dlatego, że My rośniemy bardzo szybko czasami. Czasami mamy jakieś zastoje w rozwoju, ale zazwyczaj jest tak, że im więcej czytamy, im więcej pracujemy i obydwie akurat jesteśmy w takiej branży tak. mocno rozwojowej, to im bardziej szy i szybciej rośniemy, tym osoby, które z nami były lata temu, Zostałem widzą, tak, widzą ten, ten, ten rozdźwięk i one być może, kiedy nie są świadome, to będą właśnie obrażone, będą jakieś tam czuły się odepchnięte i tak dalej, ale to jest jakby. Tak, jak się mówi o casualties, że masz ofiary pewnych, że jest to jakaś ofiara tej sytuacji, że ponieważ się roz, tak szybko rozwijamy, to skutek jest taki, że być może będziemy same przez chwilę. I pamiętam to dokładnie był ten rok, kiedy ciebie poznałam. Kiedy ja wreszcie zaakceptowałam, to był 2021 początek roku, kiedy zaakceptowałam, że dokładnie tak jest, że teraz jestem sama i byłam sama do, dobre dwa lata, tak 2020-2021, wiesz, jeszcze COVID, i tak dalej, pokazało mi to e, ten czas, że de facto to nie ma wokół mnie tłumów ludzi, że de mm -hmm. facto wokół mnie są cały czas te kilka, kilka dziewczyn, te trzy dziewczyny, i ja czuję się bardzo samotna, bo jedna mieszka w Berlinie, e, druga. Mm, nie wiem, miała akurat po prostu swoje bardzo intensywne życie też. No wiesz, jakby każda jest już dorosła i to nie jest tak, że siedzimy sobie na głowach, chociaż akurat Ania wtedy dużo u mnie siedziała. Pozdrawiam, nie malowałyśmy ściany kilka razy w covid ale rozumiesz, że czułam się samotna i pomyślałam sobie wtedy, kurde, chcę, żeby w moim życiu zaroiło się od nowych kobiet. Potrzebuję nowej energii. Nie chcę odcinać moich przyjaciółek, tych, które mam. Chodzi o to, ile już odcięłam po drodze i jak bardzo zostałam i czuję się sama. I musiałam poczuć się na tyle pewnie ze sobą, żeby jeszcze powiedzieć zdanie. Ja chcę, żeby one były takie jak ja. Ja chcę, żeby mhm. one się rozwijały tak jak ja. Ja nie potrzebuję byle jakich. Tak jak się mówi, jak szukasz faceta, to nie mów potrzebuję. Chciałabym kogoś poznać. To tak. poznasz kogoś. Nie musisz sprecyzować kogo potrzebujesz, a ja wtedy powiedziałam: potrzebuję kobiet przedsiębiorczych, takich, które chcą się rozwijać, takich, które mogą mnie czegoś nauczyć. Takich, które będą dla mnie inspirujące. Nie potrzebuję ich do picia, wychodzenia na imprezy. Ja potrzebuję ich do rozwoju, do życia, do, do wszystkiego. Rozumiesz? Do tego, żebyśmy razem wyjeżdżały, żebyśmy wszystkie miały pieniądze na to, żeby wyjeżdżać w jakieś wymarzone miejsca. No i potem poznałam ciebie, a potem co już było Pach, pyk, 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 pyk. I nagle mamy, wiesz, nasz cudowny, naszą cudowną grupę autentyczną. I tak się dzieje. Tylko, że to jest kwestia gotowości, że teraz już wiem, że nie, nie, za, nie zarezonowałabym z osobą, która nie jest w tym miejscu, tak. w którym ja... Po prostu pogadałybyśmy chwilę i to by sobie poszło. To jest ta kwestia wibracji, że jeżeli jesteś na pewnym poziomie wibracji, to przyciągasz do siebie ludzi na pewnym poziomie wibracji. Musisz być przez chwilę cierpliwa, bo oni się nie pojawią tak w sekundę. Ale to zrozumienie, że kurde, jestem gdzie indziej niż tamte osoby. Kochałam je wtedy, potrzebowałyśmy siebie, dawałyśmy sobie, ale już teraz to nie działa. To nie działa. Tak jak powiedziałaś, nie wiem, czy cię ciągnie w dół, bo czasami to nie jest nawet, że ciągnie w dół. Czasami te osoby. Chociaż tak, masz rację, ciągną w dół. Bo jak teraz przypominam sobie to, co mówiły moje uczennice, że, że, to, że nagle mówią: Co tam będziesz zmieniać? Dobrze jest tak, jak jest. Mhm. Czyli to jest ciągnięcie w dół. Oj, tam nie myśl o tym, żeby się rozstawać z nim. Przecież lepszego nie znajdziesz. To są te zdania, ale wiesz, to są I zdania, know. które te przyjaciółki wypowiadają nie dlatego, że one tak myślą, tylko dlatego, że one same się boją. I Ja tak, zawsze tłumaczę, że one tak same żyją, one więc trzećują tak ten Dokładnie. schemat na drugim. To jest projektowania ludzi. na nas, na tak. nich i no jak tak. mówię dziewczyny, to nie jest o was, to nawet nie jest do końca o nich, to jest o strachu, który one czują tak. przez to, co mogłoby się stać, gdyby one zdecydowały się na rozwój, gdyby one zdecydowały się na zmianę. My nie jesteśmy od tego, żeby ratować wszystkich. Każdy musi sam dotrzeć do pewnego miejsca w tym świecie. Ajdź, niewygodnie, mi tu jest, i to już nie jest fajne, chcę zmienić. Wtedy, jeżeli ona wyciągnie do ciebie łapkę i powie, hej, posłuchaj, a jakbyś mi pokazała, jak to zrobić, to ja chętnie. I wtedy ty pójdziesz i pokażesz jej. Mhm. I, ale to musi się zadziać. No, jakby też mam taką jedną e, relację e, przyjacielską, która bardzo mnie zmęczyła na pewnym etapie i dosłownie powiedziałam tej dziewczynie, że słuchaj. Jeżeli ja jeszcze raz usłyszę to, co ty teraz do mnie mówisz, jeżeli będziesz takie same pieprzyć głupoty, ja ciebie dłużej nie jestem w stanie ciągnąć. To jest mój ma, absolutny maks. Ja nie mam siły powtarzać ci tego samego cały czas. Mam dosyć patrzenia na to, jak się sama niszczysz, jak się sama cofasz. Ja po prostu to widzę, widzę więcej. I już nie mogę na to patrzeć. Musisz sama zdecydować. Ja jakby am done. No i ona się dźwignęła. Zajęła trochę, dźwignęła, poszła, Jakby wiesz, poszła po swoje, zaczęła się sama, jakby, nie, wiem, nie pamiętam dokładnie, ale znalazła jakiegoś terapeutę, też się w jej życiu zaczęły duże, y, różne rzeczy dziać, weszła w różne procesy i możemy rozmawiać, mhm. i możemy być razem, jakby. Ja już nie jestem, nie, nie czuję się po prostu jak wieczny nauczyciel i wieczny y, mentor przyjaźni, bo ja tego nie potrzebuję w przyjaźni, ja potrzebuję równości w przyjaźni. Ja potrzebuję się czuć bezpiecznie w przyjaźni właśnie w ten sposób, że to nie jest ciągle o ratowaniu kogoś. Tylko jesteśmy tam dla siebie, że chcemy się rozwijać razem. I jak trzeba kogoś ratować, to się ratujemy, tak. no, ale nie jest to tak. jakiś ongoing po prostu proces, nie? Ale to, co powiedziałaś, myślę, że jest kluczowe, żeby zastanowić się, jakiego rodzaju przyjaźni szukamy. I dla ciebie i dla mnie i pewnie dla osób w naszym otoczeniu ten rozwój jest kluczowy, ale to nie jest tak, że całe społeczeństwo chce się rozwijać tak samo dynamicznie. I myślę, że jeżeli ktoś kto nas słucha utożsamia się z tym co my mówimy, to myślę, że warto powiedzieć, że to jest ok. Czuć się czasami jako taka osoba, która cały czas nad sobą gdzieś tam pracuje i chce robić więcej, odkrywać i, i przetwarzać. co czasem jest też męczące, więc to jakby teraz nie chcę Bardzo. zrobić z reszty świata <gry> takich ludzi, bo to jest też to jest fajne, ekscytujące, ale to czasami mam ochotę się zatrzymać i chwilę pobyć na tej płaskiej powierzchni, a nie w kółko się gdzieś tam wspinać, bo jakby Kamont trzeba żyć. Ale że fajnie jest podkreślić to, że to bywa trudne i samotne, że tych ludzi jest... Pewnie mniej, ale oni są. Więc jeżeli te osoby mają się pojawić w naszym życiu, i tak jak ty powiemy, przywołamy ich do swojego życia, to oni gdzieś tam nas odnajdą i my ich. Ale bywa tak, że to oznacza, że wiele osób zostaje za nami i trzeba po tych osobach no, zapłakać, trzeba się z nimi pożegnać i zaakceptować to, że nie każdy dotrzyma ci kroku i że to też jest okej. Okay I nie każdy cię na tej drodze też zrozumie i to też jest okej, okay, no bo jak ty rozumiesz siebie i wiesz, że robisz dobrze, no to to jest ten najważniejszy kompas i tego bym ja bym się chciała nauczyć, żeby sobie właśnie w tym wszystkim ufać, ale też być świadomą, że nadal te sytuacje będą tak samo mnie pewnie boleć, tylko będę łatwiej je akceptowała. Ja myślę, że to bardzo pięknie to wszystko podsumowałaś. Ja bym pewnie dodała do tego to, co już mówiłyśmy wcześniej, że warto wiedzieć, czego się oczekuje od przyjaźni i po prostu mówić o tym głośno i, i wiedzieć, jaki jakiej przyjaźni w danym momencie potrzebujesz i czego potrzebujesz, bo to jest tak jak powiedziałam, że przywołałam do siebie te kobiety bardzo precyzyjnie, to też bym do tego wróciła. Mówmy precyzyjnie czego tak. potrzebujemy. Nie, żeby że tak kogoś. odromantyzować to trzeba, bo to tak. jest tak z miłością, że nie właśnie, że chcemy, żeby było tak cudownie perfekcyjnie, tylko... Mamy pewne potrzeby, chcemy, żeby były spełnione. Niektóre rzeczy nam nie pasują w relacji. Ale jesteśmy w stanie na przykład tak, zaakceptować. Ale, na ale o tym rozmawiamy, no. bo mi się wydaje, że czasami właśnie marzymy o takiej cudownej przyjaciółce, która będzie dla nas i po prostu będzie naszym wsparciem, ale tak naprawdę o co nam chodzi? Zadajmy sobie to pytanie. Nie? Słuchaj, w ogóle nie wiem, czy to już kończymy, ale kończymy taka ciekawa powoli. rzecz. Zaczęłam oglądać seks w wielkim mieście znowu trzeci raz. I to jest dla mnie niesamowite odkrycie, bo. Jak oglądałam go pierwszy raz, myślałam zupełnie o, czy o innych rzeczach i inne rzeczy z niego wyciągałam. Za drugim razem jeszcze inne. Pamiętam, że za drugim razem byłam mega wściekła. Moja feministyczna dusza po prostu wyła tam, nie mogąc słuchać o tym i że one ciągle gadają o typach. I po prostu najważniejszą rzeczą na świecie to jest wyjść za mąż. Ale teraz, kiedy to oglądam, bo tak potrzebowałam trochę mhm. komfort. tak jak Comfort Food, to ja mam takie swoje Comfort um, Watch i... Ja tam słyszę o przyjaźni cały czas. Ja mm. widzę, jak one ze sobą rozmawiają, i to jest dla mnie odkrycie. One potrafiły sobie stawiać granice, one potrafiły y, o siebie zawalczyć, one potrafiły się o siebie się ze sobą totalnie pokłócić, a potem się przeprosić, wiedząc, czego potrzebują. I to jest w ogóle dla mnie odkrycie, niesamowite. Wcześniej tego w ogóle nie zauważyłam. Jest bardzo dużo ciekawych y, seriali, w których są przyjaźni, i które ja sobie oglądam jak. Taka, czuję się jak taki Kogucik, siedząc przed krzęcę główką, myślę sobie, aha, to tak też można. O wow! Po prostu wcześniej. Albo nie miałam na to gotowości, albo po prostu mój, jeszcze moja głowa była na to zamknięta tak. w ogóle. Ja nie widziałam, nie zauważałam tego. Bo miałam wyromantyzowaną historię typu no przecież jak jesteśmy przyjaciółkami, to ona musi wiedzieć, o co mi chodzi, ja muszę wiedzieć, o co mi tak. chodzi. Po prostu ma być tylko ładnie. Nie, tam się pojawiają krzywizny, pojawiają się irytacje, pojawiają się... Z, pojawia się to. I fajnie jest umieć z tym pracować, nie? Ale właśnie też mi się wydaje, że my jesteśmy tak skupieni na miłości romantycznej, na relacjach że oglądając ten serial wychwytujemy to, bo to jest nasz priorytet życiowy, społeczny po prostu. Zakochać się, mieć partnera i to jednak nadal jest taka wiodąca mam wrażenie narracja. I dopiero jak sobie tak przetworzymy po różnych doświadczeniach, że to jednak nie stanowi fundamentu naszego istnienia i że równolegle istnieją inne sfery, między innymi przyjaźń, to dostrzegamy też wartość yy, na przykład w przekazie seksu w Wielkim Mieście pod kątem przyjaźni. Mam wrażenie, że ich przyjaźń była przez odbiorców brana za pewnik. I to było oczywiste, że to tak wygląda. I nikt nie zastanawiał się, czy może można się z tego czegoś nauczyć. I może dzięki temu fundamentowi, jakim była ta przyjaźń, one były w stanie dealować z tym po prostu koszmarem, który tam się działo. Bo jeśli chodzi o relacje, to było tam naprawdę hardkorowo. I myślę, że to na pewno nie jest wzór jakiegoś takiego podążania za sobą, tylko czekanie 10 lat, aż mężczyzna jednak cię wybierze. Jest dosyć dramatycznym Nie komentujmy wizją. tego, to w ogóle nie jest o tym. Ale... Wydaje mi się, że temat relacji też romantycznych jest czymś, o czym moglibyśmy pogadać, więc zostawię tutaj taki wielokropek, o, bo, bo, myślę, nawet, że nawet chyba nie raz. Tak, bo <laughs> myślę, że tutaj też sporo na przestrzeni lat i pokoleń się dzieje. Mm, to e, a nasz czas antenowej przyjaźni dobiega końca, natomiast życzę wszystkim takich wspaniałych relacji, jak my mamy. Mm, ja też. Dziękuję ci, Karo. Jak zwykle, rozmawiałyśmy. Znamy się już tak długo, a ta rozmowa znowu, jakbyśmy się dopiero poznały. No, jest wspaniale. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie letniej serii na dwa głosy. Dajcie znać, czy chcecie, aby taki format rozmów zawitał do podcastu na stałe. A może macie swoich ulubionych gości. Czekamy na wasze opinie i refleksje w komentarzach na YouTubie, Spotify i Instagramie. Do usłyszenia.